Oto kolejna część Let's Playa Xenoblade Chronicles. W poprzednim odcinku ustalono, że musimy się wybrać na Valak Mountain, przez Valak Mountain do Sword Valley. Valak Mountain jest to ramię Bayonisa, Sword Valley jest to miejsce, gdzie toczyła się bitwa znana z prologu gry, gdzie miecze Bayonisa i Mekonisa się spotykają. W międzyczasie udało mi się, postanowiłem wbić jeden poziom wyżej. Każdy jest teraz na poziomie 42. Na Valak Mountain w pewnym momencie trzeba wejść do pewnej jaskini. Tam nawet nie boss, pewien potwór. Pamiętam, sprawił mi gigantyczne problemy swego czasu. Trzeba było pogrindować. Troszkę zmieniłem techniki postaci. Szczególnie Reina. Trochę eksperymentalne, ale zobaczymy. Jeszcze jednym takim stworem będziemy musieli powalczyć. Te stwory są po prostu duże, nie są jakieś bardzo groźne. Wyposażenia jeszcze nie zmieniałem. I tak, tutaj musimy, jeśli dobrze pamiętam, musimy zejść na dół, tak więc jeszcze jeden taki boczek. Jeszcze chyba jakąś jedną technikę podmieniłem, Charlie. Behold the power of the Monago. Tap like heal. Dobrze przynajmniej, że ten stwór jakieś ubranie nosi. W międzyczasie od ostatniego nagrania pojawiła się informacja o tym, że powstanie remake gry. Oczywiście kupię. Kupię ten remake, będę w niego grał. No, da się trafić. Aj. Jak ktoś nie wie, to my zjęliśmy aurę. On rzucił na siebie aurę zwiększającą jego szybkość i siłę. To świetnie było widać. Man, what a bunch of jokers. Cool. Let's keep this up. Może się dobrze pamiętam, pan na dół trzeba zejść i tam jest coś. W każdym razie na trailerze Xenoblade Definitive Edition pokazano teren, którego nie ma w tej grze. Teren, który był niedokończony, podobno znajduje się w plikach gry, ramię Bayonisa. Więc pewnie jakaś może też fabuła, coś więcej z fabuły będzie znane. Nie wiem, zobaczymy. Agni! Fire Punch. Nie do odczytania, tak jak moje pismo odręczne. Szczerze mówiąc, nie wiem co tu, nie pamiętam co to jest. Nie wiem, naprawdę. Widocznie trzeba było się... Król Agni, wyznawcy agnizmu,
To oczywiście w subtelny inaczej sposób nawiązuje do mangi Fire Punch. Na moim kanale prędzej czy później będzie filmik o tej mandze. Troszeczkę zbaczamy z tematu. Grafika gry, styl graficzny gry będzie wyraźnie odmienny od tego, co jest teraz. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no ale znowu przyzwyczaiłem się do stylu. O, jesteśmy tam, gdzie mamy iść. Przyzwyczaiłem się tak bardzo do stylu tej gry, że no, może być mi ciężko zaakceptować coś zupełnie innego, no ale takie jest życie. To nie jest remake Final Fantasy VII, to dalej pracują ci sami ludzie. Słyszalny złośliwy uśmiech. Waifu bot jest naprawiony. Zanza is not dead. I feel it. Our tragedy unfolds once again. I to tak bardzo. Lady Maynath. Does that mean? Indeed. I do not doubt that Egil too is aware. However, why free the Monado? Zanza must realize it is now a double-edged sword. Wy tak mało wiecie. And what reason could he have for choosing the boy? What is this? I am experiencing feelings for the boy? Lady Maynath. Vinaya, your swift repairs are appreciated. Thank you. I wish to see that boy again. To meet with the one who wields the Monado. The boy? But my lady, is that not... Is Egil aware of my reawakening? He is not. As my lady wished, he knows nothing. Then, there is no need to worry. Tak większość postaci w tej grze nic nie wie. I shall meet the boy. Besides, the Monado will draw him to me. Flying off without me, huh? I know you from somewhere. Of course, I remember you. You're Jumburn's little sister. No. W czasie, kiedy Shulgi i ekipa wycierali się gdzieś po krzakach, z mieczem latali za dinozaurami, Fiora robiła karierę. Nazywają ją Lady Maynath teraz. Valak Mountain jest krainą śniegową. Piękne kryształy, ale również jaskinie wypełnione lawą. Wchodzimy po ramieniu Bionisa do Sword Valley. I could go for a hot cup of Dixon's home brew right about now. We're not built for this cold. Alkohol. It is to be expected. This climate is as different to your home as it gets. It only snows this high up on the Bionis. Ricky hate cold. This can't be nice for Ricky. He's from Magna. A little further down is Sword Valley, right? Yes. But before then, I must show you something. Me? You, Shulk. Do you not see? That tall formation that looks like a tower. Ruins, to be precise. Ricky see it? Bigger than big tree in village. We can rest there. I'll explain everything then. I tak, a gdzie znaleziono Monado? Chyba właśnie w takiej śniegowej krainie. No, pońscy handlarze są wszędzie. No, generalnie to jest jak jedna wielka zjeżdżalnia, czy też rura, ten AT snowboarding. Drogie wszystko jak fix. Po pierwsze, po drugie, no... To, co bym chciał kupić, to...
podręczniki. I tak, można tutaj zboczyć, za przeproszeniem, w kilka stron. Między innymi na Valak Mountain znajduje się jeden z opcjonalnych superbossów, który ma poziom 120. Maksymalnie my możemy osiągnąć poziom 99, więc żeby pokonać tego superbossa, opcjonalnego kompletnie, no chyba nawet go nie zobaczymy, jeżeli specjalnie do niego nie pójdziemy, trzeba pewnych sztuczek już użyć. Poza tym zauważcie, jak Xenoblade Chronicles jest różnorodne w swoich lokacjach. Zresztą światy, piękne światy, o dziwo, stały się chyba właśnie od czasu Xenoblade Chronicles bardzo silną stroną Monolith Soft. Pomagali przy tworzeniu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Xenoblade Chronicles X według mnie jest świetną, mocno niedocenioną grą. Nie bardzo super, ale niedocenioną na pewno. Przydałby się też port na Nintendo Switch, żeby więcej osób miało przyjemność zagrać, wypróbować. Wiele osób spodziewało się po X kontynuacji Xenoblade Chronicles, a to jest tylko chwyt marketingowy, bo to jest zupełnie inna gra, zupełnie inny styl, muzyka, sposób grania. Ale no, choć może nie jestem obiektywny, spędziłem przy Xenoblade Chronicles X jakieś chyba 180 godzin grania. Niektórzy nawet więcej. Świetna gra. Valak Mountain, no różne stwory, ale pozwolimy je sobie omijać. No. O ile się nie doszepią do nas, to powinno być w miarę. No, wkurzył się. Jak widzicie, na mapie jest pełno różnych odgałęzień. This isn't going well. Sorry, I can't focus. Między innymi tu się waifubot, czyli Fiora, ale nazywa się Lady Maynard. Jej głos również jest inny. Jakieś żule nas atakują. Cygany. No tam już wielkie rzeczy fruwają. Tutaj raczej stawiamy na spokojną eksplorację. Zimna woda na nas nie powstrzyma. O. Szatan jakiś z nieba zleciał. Won ode mnie, jak ja mam tam iść w ogóle? To był błąd. Może w wodzie wylądujemy, ale to jest mocno wątpliwe. Dobrze, smutny popis naszej niekompetencji let's playera. No niestety. Pogadam jeszcze z Noponami, wrócimy za chwilkę, jak dojdę tam, gdzie byłem. Może wydaje mi się, że trzeba było jednak pójść w prawo tutaj i ominąć kolejne szatany. O! Gdzieś tutaj powinna być, nawet w przypadku skuchy, jakoś tam przeżyjemy. No i tunel. Proszę bardzo. Tam w tym tunelu chyba czekają bardzo wredne stwory. Albo i nie. Czeka na ślizgawka. Wow. Tu jest taki myk, że chyba w jakimś ukrytym
ukrytej jakiejś tunelu. Trzeba było do czegoś dotrzeć, nie pamiętam, czy żeby zrobić sidequesta, czy coś takiego. Duże kajdanki, no. Nie wiem, kto to lubi takie rzeczy, ja nie. Chociaż inna sprawa, że nie próbowałem, dobrze. W każdym razie trzeba mieć duży wskaźnik agility, zręczności, żeby postać mogła się dostatecznie rozpędzić. O, i tutaj wspomniany, żeby mogła przeskoczyć na drugą stronę. Tak. O, podręczniki ma. Ale to dla Rickiego. I nie mamy pieniędzy. No to trzeba zejść na dół obok gejzera, który tam gdzieś jest. Jest dużo kryształów wokół, wiesz. No to fajny kapelusz ma. Goat. Nic, książę i płakać. Jeśli dobrze zapamiętałem, przechodziłem tę grę ile, 4 lata temu, że gdzieś tu jest właśnie przy okazji Valak Mountain dzieje się coś tam niedobrego. Chyba... Nie jest dobrze. Niestety trzeba będzie coś pogrindować, bo tu już zaczynają nam powoli robić kuku. Idziemy na dół. Ze sforem na poziomie 44 jeszcze można by było coś wskurać, ale wyżej to ja raczej się nie piszę. Chciałbym jeszcze w tym odcinku dojść do momentu, do którego chce nas zaprowadzić Alvis i tam zakończyć odcinek. Powiedzmy, powie nam tam, co należy zrobić dalej. Dodatkowo waifubot, czyli Lady Maynet w ciele Fiory, ukrywa się swoją drogą przed jakimś egilem tajemniczym. Cóż to za egil? Kto to mógł? Kim jest ta Lady Maynet? Czemu się przebudziła? Czemu chciała się skontaktować z Zanzą? Tajemnicze sprawy, które są ekstremalnie ważne. Tak jak wspominałem, chciałbym zmontować film ze wszystkich cutscenek w Xenoblade Chronicles. I pomalutku to raczej będzie. I zachęcam ostrożnie dla osób, które już po zakończeniu let's playa, to mi troszkę zajmie zmontowanie, żeby obejrzeć i zobaczyć, przekonać się samemu, jak bardzo gra nas, za przeproszeniem, dymała fabularnie, utrzymywała wiele rzeczy w tajemnicy przez ten cały czas. W międzyczasie znowu gdzieś źle poszedłem. A może dobrze. Muzyka kojarzy mi się bardziej z czymś z Might and Magic. Might and Magic ma swoją drogą świetną muzykę, no bo fabułę to ma kwestionowaną.
Jak widzicie, lokacja mimo pozornej prostoty jest dość skomplikowana. Kryje sporo sekretów, szczerze mówiąc. Dobrze, możliwe, że jesteśmy nawet już bardzo blisko celu podróży. Dobrze, żeby był jakiś waypoint, do którego będzie się można teleportować i już będę zadowolony. Tak części de facto za nic levele. O, niestety pojawiło się Bobo, czyli wejście jest zablokowane. Ruins. I wonder who built them. Elvis? This the place you meant? It appears to have frozen over while I have been away. Been away? Pay me no mind. We will need to do something about the ice before we can enter. Throw hot water on ice! Yeah, nice one, genius. Precisely. There should be a geyser nearby. In the cave next to it, we will find a stone called Magma Rock. And we can use this rock to melt the ice. I believe so. So, shall we head to the cave? Sounds good. Start looking for a geyser, everyone. Gejzer, no po polsku to nie brzmi jakoś fajnie. Trzeba znaleźć duży kamień z magmy, który będzie na tyle gorący w gorącej jaskini, że rozpuści to wejście. I w tej jaskini, w której znajduje się ten kamień, jakiś swór, którego nie potrafiłem pokonać, długo mu trzeba było poklindować. Ale to tę przyjemność zostawimy sobie na przyszły odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Xenoblade Chronicles.